Z serca dziękujemy bratowi Marianowi. Dziękujemy z serca bratu Marianowi. Bardzo są wdzięczni za to, że on to tak wystihol, że ako je potrzebne, aby ta prítomnosť Božia bola v našom živote. Cieszę się z tego, że tak wyraźnie to powiedział, że to jest takie ważne, żeby ta Boża obecność była w naszym życiu. Lebo keď je Boh s nami, kto je proti nám? Bo jeżeli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Halleluja. Halleluja. Także majmy dobrą nadzieję w Panu Jezusie. A więc mamy dobrą nadzieję w Panu Jezusie. Ja by som teraz bol rád, keby brat przeczytał słowo. Byłbym wdzięczny, gdyby brat przeczytał słowo. Z Księgi Sędziów, 6 kapitoli, rozdziału 6, od 7 aż po koniec 10 wersza. Sędziów, rozdział 6. Od 7 wersza. Od 7 wiersza. Po koniec 10. Do końca 10. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midjańczyków, posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który rzekł do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela, ja wywiodłem was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli i wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli, których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię. I rzekłem do was: jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie, lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu. Drogi niebieski Ojcze, z całego serca Ci dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa. Z całego serca dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział nam, że Boga nikt nigdy nie widział. Ale jednorodzony syn, który jest na łonie Ojca, on nam to wszystko wyjaśnił. A dziękujemy Panie Jezusiu. Że Ty si przyszedł na ten świat. Aby si nam świecił. A Ty si był tym światłem świecącym w tme. Ty byłeś tym światłem świecącym w ciemności. A ta ciemność Cię nie pohltiła. I ta ciemność Cię nie przemogła. A dziękujemy, że to światło świeci do dnes. Dziękujemy, że to światło do dzisiaj świeci. A to światło jest światło Twojego Słowa. I to światło jest światłem Twojego Słowa. Lebo na początku było Słowo. To Słowo było u Boga. A tym Słowem jest Bóg. Dziękujemy, że aj teraz będziesz świecić swoim słowem. I dziękujemy, że i teraz będziesz świecił Twoim słowem do naszego życia. Sława Ci, halleluja. Chwała Ci i halleluja. Amen. Amen. Pan Bóg przypominał Bożemu ludu. Wtedy, kiedy Boży lud sa cítil zovretý a w nieistocie, kiedy Boży lud czuł się taki zamknięty i w niepewności, a też miał wielki strach. Z nieprzyjaciela. Ze strony nieprzyjaciela. A tak mu przypominał: ja som was wywiedol z egipskiej ziemi. I on im przypomniał: ja was wyprowadziłem z ziemi egipskiej. Przypomina tu Bożą wierność temu to ludu. On przypomina temu ludowi Bożą wierność. A mówi: i mówi: jedną rzecz mam od was żądał. Tylko jednej rzeczy od was żądałem. Abyście się nie bali bogów Amorejczyków. Żebyście się nie bali bogów Amorejczyków. Abyście się nie bali bogów tych ludzi, którzy tym cudzim bogom służyli. Abyście się nie bali bogów tych ludów, którym ci te ludy służyły. Pretože ja som, hovorí Pán. Dlatego, że ja jestem, mówi Pan. Ja som Hospodin váš Boh. Jestem Pan váš Bóg. A nie będziecie się bać bogów Amorejczyków. W ziemi, której bywacie. W ziemi, w której mieszkacie. Ale nie posłuchliście. Wiecie, posłuszność. Wiecie, posłuszeństwo je potrzebna spolu k wierze. Jest potrzebne razem z wiarą. Lebo nielen zo samej wiery je człowiek spasany. Bo nie tylko z samej wiary jest człowiek zbawiony. Ale k posłuszności słowo. Ale z posłuszeństwa słowu.
Ja som stretol sa s takým človekom. Spotkałem się z takim człowiekiem, który był taki sebavedomý vo viere, który był taki pewny siebie w wierze, ale robil zlé veci. Ale robił złe rzeczy. A ja som ako Boží služobník, tak som przeżywał, że mam go napomnieć. Ja czułem to, przeżywałem to, że jako Boży sługa powinienem go napomnieć. A tak mu mówię, brat mój, nie rób to. Ja mówię, bracie, nie rób Pan tego. Pan jest to zarmucie. Pan jest przez to zasmucony. Może to źle dopadnąć. To się może źle skończyć. A on mówi, ja tam będę. Powiedział, ja tam będę. A mówię, gdzie będziesz? Gdzie będziesz? No w niebie. W niebie. Hovorím, ja ťa odtiaľ nevytváram. Ja ťa stamtąd nie wyrzucam. Ale ja hovorím, posluchni Božie slovo. Ale ja mówię, usłuchaj słowa Bożego. A nerob to, a nerob to. Nie rób tego i nie rób tamtego. A hovorí, ale ja aj tak tam budem. Ja i tak tam będę. A vtedy ja som bol až udivený takou silną wierą tohoto człowieka, a zároveň neposłuszność. Ja byłem zdumiony taką z jednej strony silną wiarą tego człowieka połączoną z nieposłuszeństwem. A tak som sa pýtal Pana Ježiša, co to je? Ja tomu nie rozumiem. Ja pytałem Pana Jezusa, co to jest, bo ja tego nie rozumiem. On tam będzie. On tam będzie. A wiecie, Pan Ježiš mi pripomenul. I wiecie, Pan Jezus przypomniał mi wtedy, że była wielka hostina. Było wielkie przyjęcie. A byli pozwani na to stolowanie z barankiem. I ludzie byli zaproszeni na tą ucztę z barankiem. No ale proste jeden człowiek tam nie miał. Nie miał ruchu słabo. Ale był tam jeden człowiek, który nie miał weselnej szaty. On się tam dostał. On dostał się tam. A ten hostitel, ten był przekwapiony. Jak si sa ty ten sem dostał? I ten gospodarz był zaskoczony, zdziwiony, jak się tutaj dostałeś. A nie masz rucha sładomne. Nie masz szaty weselnej. On miał taką wiarę, wielką wiarę, on miał taką, że on się tam dostał. On miał taką wielką wiarę, że on tam się dostał. Ale nie miał szaty. Ale nie miał szaty. A Paweł apostol mówi, że tieto szaty są skutki sprawiedliwości świętych. I apostoł Paweł mówi, że te szaty to są sprawiedliwe uczynki świętych. To nie są tylko jakieś dobrosrdeczne skutki. To nie są jakieś tylko takie dobrorzeczenia. Ale to jest posłuszność, posłuszność słowu Pana. Ale to jest posłuszeństwo, posłuszeństwo słowu Pana. A ty nie tylko, że masz wiarę w Pana, ale masz aj posłuszne serce. Ale oni nie tylko mają wiarę w Pana, ale również posłuszne serce. Bo co mówi Pan Jezus? Bo co mówi Pan Jezus? Janowom Ewangelii 14 kapitole 21 wers. Jana 14, 23. Tam mówi, że ten ma miluje. Jest napisane, ten mnie miłuje. Kto posłucha moje słowo. Kto jest posłuszny, kto czyni, wykonuje moje słowo. A to dalej mówi, ten ma nie miluje. I dalej jest powiedziane, ten mnie nie miłuje. Kto nie napełnia moich słów. Kto nie wypełnia moich słów. A to jest 24 wiersz. To jest 24 wiersz. On tam nie, że ten ma nie pozna, ale potem nie wierzy w mnie. Tam nie jest napisane, ten mnie nie zna albo nie wierzy we mnie, ale jest napisane, mnie nie miłuje. A Pan Jezus Chrystus mówi, że jakie jest wielkie zasłubienie dla tych, którzy posłuchają Jego słowo. A Pan Jezus mówi, jak wielkie obietnice są dla tych, którzy przestrzegają Słowa Bożego. Z wielkiego zastępu wykrzykła jedna żena. Z takiego tłumu jedna niewiasta wykrzyczała. Która ten zastęp szedł za Panem Jezusem. Cały ten zastęp ludzi szedł za Panem Jezusem. A mówi, błogosławiona ta, która cię porodziła. I ona krzyknęła, błogosławiona ta, która cię urodziła. A błogosławione są prsia, które cię koiły. I błogosławione piersi, które ssał. A Pan Jezus to poczuł. A Pan Jezus to usłyszał. A wiecie, co na to powiedział? Wiecie, co na to powiedział? Ale błogosławieniejsi są ci, którzy poczują moje słowo. Ale bardziej błogosławieni są ci, którzy słyszą moje słowo. A zachowują, czynią go. I zachowują go, wykonują je. Przedstawcie sobie, że taką wielką ulohu byście dostali, że wy
Kojíte toho Syna Božieho? Wyobraźcie sobie, że takie wielkie zadanie byście dostali, że karmicie, poicie tego Syna Bożego. A ten Syn Boży powie, nie táto, która ma koila. Ale ten Boży Syn mówi, nie ta, nie ta, która mnie wykarmiła, jest bardziej błogosławiona. Ale ten, każdy ten, kto poczuje moje słowo, ale każdy ten, kto słyszy moje słowo a czyni ho i wykonuje go. Tak widzicie, jakie jest dôležité, abyśmy nie len wiedzieli, co mamy robić. Widzicie, jak jest ważne, żebyśmy nie tylko wiedzieli, co mamy robić, ale abyśmy to aj czynili. Ale żebyśmy też to robili, a wtedy, wykonywali. Kiedy to czynimy, i wtedy, kiedy to czynimy, wtedy tkamy właśnie ten nasz szat. My w ten sposób tkamy, szyjemy te swoje szaty weselne. Lebo to są skutki sprawiedliwości świętych. Bo to są uczynki sprawiedliwości świętych. A dbajmy na to, abyśmy mieli te skutki świętych. I dbanie o to, żebyśmy mieli te sprawiedliwe uczynki świętych. A nie bójmy się tego, kiedy jesteśmy prenasledowani kvôli tomu. I nie bójmy się tego, jeżeli z tego powodu jesteśmy prześladowani. Albo jesteśmy wytwarani z rodzinnych społeczeństw. Albo jesteśmy odsunięci z naszych rodzin. Albo do końca jesteśmy wytworeni jeszcze z cyrkiewnego społeczeństwa. A nawet gdyby nas z naszej wspólnoty kościelnej wyrzucili. Lebo Pan Jezus powiedział, że pre moje meno sa dostaniecie aj pred cyrkiewne sądy. Pan Jezus powiedział, dla mojego imienia nawet przed kościelnymi sądami będzie stawiali. Ale kiedy wy obstoicie, ale jeżeli wytrwacie, a będziecie pewni w tym skutku i będziecie stali w tych uczynkach, tak się przyprawuje wasz swadobny szat. To przygotowuje się czas weselny dla was. Halleluja. Halleluja. A tento Boży anioł wytyka Bożemu ludu. A więc ten Boży anioł wytyka Bożemu ludowi, że nie bójcie się tych cudzych bogów. Nie bójcie się tych obcych bogów. Nie bójcie się satana. Nie bójcie się szatana. Nie bójcie się demonów. Nie bójcie się demonów. Nie bójcie się tohoto świata. Nie bójcie się tego świata. Ale słuszcie Panowi. Ale słuszcie Panu. Ja jestem Gospodin, wasz Bóg. Ja jestem Pan, wasz Bóg. A to zaznielo aj Mojżeszowi w tom kry. Usłyszał też Mojżesz w tom horiacom kry. W tym krzewie płonącym. Ja som. Ja jestem. A pyta sa Mojżesz, kto mówi so mną, kto ma posiela synom Izraelowi? I pyta się, ale kto ze mną rozmawia, kto mnie wysyła tam do synów Izraela? A mówi, powiedz im, że ja som. Powiedz im, ja jestem. Ja cię posielam. Jestem, cię posyła. Kolikokrát zaznělo z úst Pána Ježíša? Ile razy zabrzmiało to z úst Pána Jezusa? Ja som. Ja jestem. Chleb života. Chlebem života. Ja som ta voda života. Ja jestem wodą života. Ja som skriesenie i život. Jestem zmartwychwstanie i život. Ja som cesta, prawda i život. Ja jestem droga, prawda i ja życie. Ja som. Ja jestem. Nie bój sa. Nie bój się. No len ten sa nebojí. Ale tylko ten się nie boi. Kto zobere vážne slovo Pánovo. Kto poważnie potraktuje słowo Pana. Taki człowiek, który raz bere vážne, inokedy nie berie vážne. Taki człowiek, który raz bierze poważnie słowo Boże, a raz nie. Taki sa boi. Taki człowiek się boi. Bolo jedno obdobie Izraelowi. Był taki czas w życiu Izraela. Kiedy służyli modlám a Baalowi. Kiedy oni służyli bałwanom i Baalowi. A báli sa Hospodina. I bali się Pana. Nie da się dwom panom służyć. Nie da się dwom panom służyć. Eliasz się postawił przez izraelski naród a mówi, dokiedy będziecie kulhać na dwie strony? Kiedy się Eliasz stanął przed całym Izraelem, powiedział, jak długo będziecie kuleć na obydwie nogi? Kiedy jest Gospodin Bogiem, służcie Jemu. Jeżeli Pan jest Bogiem, Jemu służcie. A je Baalom, teda Baal Bohom, tak slúžte jemu. Jeżeli Baal jest Bogiem, slúžte Baalowi. Rozhodnite sa. Zdecydujte. A Jozua zvolal pred Božím ľudom a hovorí, rozhodnite sa, komu chcete slúžiť. Również Jozue, kiedy zawołał do Bożego ludu, zdecydujte się, komu chcete slúžiť. Ale ja a môj dom budeme slúžiť živému Bohu. Ale ja i mój dom będziemy służyć żywemu Bogu.
Nie da się dwom panom służyć. Nie da się dwom panom służyć. Niektórzy ludzie by chcieli być kamaratami aj z Panem Bogiem, aj z diabłem. Niektórzy ludzie to chcieliby mieć przyjaźń i z Bogiem, i z diabłem. To się nie da. Nie da się tak. Te, jak będziesz kamarat z diabłem, jeżeli tak będziesz przyjaźni z, nie będzie twoim z szatanem, to na pewno Pan Jezus nie będzie twoim przyjacielem. Jednego Pana będziesz milować. Jednego Pana będziesz kochać. A drugiego będziesz nienawidzić. A drugiego znienawidzisz. A taki, kiedy przyjdzie do twojej bliskości, którego nienawidzisz. Jeżeli przyjdzie ktoś do twojej bliskości, kogo nienawidzisz. Tak mu powiesz, co tu gladasz? Powiesz, czego tu szukasz? Podjdź precz. Wyślesz nie masz tu czego gladać. Nie masz tu czego szukać. A my tak to musimy postępować w tym duchownym życiu. Tak musimy postępować w tym duchowym życiu. Pana milować. Pana kochać. Naśladować go. A to złego nienawidzić. A złego nienawidzić. A nie być kamaratom aj z jednym, aj z drugim. Nie przyjaźnić się z jednym i z drugim. Lebo niektórzy mówią, ta średnia cesta to jest ta złota cesta. Niektórzy mówią, ta droga środka to jest złota droga. A wiecie, co mówi Boże Słowo? A wiecie, co Boże Słowo mówi? Że to jest kłamstwo. To jest oszustwo, kłamstwo. Diabeł przyszedł na to, aby okłamał. Diabeł przyszedł po to, żeby okłamać. Potem, kiedy cię okłamie, potem cię okradnie. Kiedy cię okłamie, to potem cię okradnie. A kiedy cię już aj okłamał, aj okradł. A kiedy cię już okłamał i okradł. Tak już to trzecie zaczyna ci naszepkawać, że cię chce zabić. Ta trzecia rzecz, która przychodzi, to chce cię zabić. A wiesz jako? Naszepkawać i skocz dole. I on, wiesz, w jaki sposób? On ci szepnie, wyskocz na dół, skocz na dół. Wywijasz się na powraz. Powieś się na sznurku. Zezniaku, otrawu. Otruj się. A to jest już ta trzecia faza. I to jest ten człowiek, który ma pokuszenie ze samowrażdą, ten jest już w trzeciej fazie. I ten człowiek, który ma tą pokusę do samobójstwa, już jest na tym trzecim etapie. Lebo go najpierw diabeł okłamał. Bo diabeł go najpierw okłamał. Potem go okradł. Potem go okradł. A już nie ma nic. I już nie ma niczego. A mówi mu, zabij się. I mówi do niego, teraz się zabij. Nie będziesz się bać. Nie będziesz się bać. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Pójdźcie ku mnie wszyscy. Pójdźcie do mnie wszyscy. Którzy pracujecie, a jesteście obciążeni. Którzy jesteście spracowani i obciążeni. A ja wam dam odpocznienie. A ja wam dam odpocznienie. Hľadajte ma. Szukajcie mnie. Tak mówi Gospodin. Tak mówi Pan. Pokiaľ je možné ma nájsť. Dopóki można mnie znaleźć. Pan Jezus dalej mówi, kto hľada, ten nachádza. Pan Jezus dalej mówi, kto szuka, ten znajduje. Kto klope, tomu bude otvorené. Kto puka, temu będzie otworzone. O, jaki jest pożegnany ten, jaki błogosławiony jest ten, kto przyjdzie aż k Jezusowi. Kto przyjdzie aż do Pana Jezusa. Na Pana Jezusa Chrystusa sa walili zástupy. Za Panem Jezusem chodziły tłumy. Wielkie zástupy. Wielkie tłumy. Ale len jednotlivci dostali odpowiedź pre svoj život. Ale tylko jednostki dostały odpowiedź dla swojego życia. Wiecie, ktorí? Wiecie, którzy? Ktorí sa cez tie zástupy pretlačili až k Pánu Jezusa. Którzy przez cały ten zastęp przepchały się aż do Pana Jezusa. A dotkli sa Pána. I dotknęły się Go. Mnohí ľudia idú za Pánom. Wielu ludzi idzie za Panem. Ale nie mają skúsenosť Božieho dotyku. Ale nie mają doświadczenia Bożego dotknięcia. Potrzebujesz Boży dotyk. Potrzebujesz Bożego dotyku. W tym Bożym dotknutí znajdziesz wszystko. W tym Bożym dotyku znajdziesz wszystko. Ta żena, która trpela na krwotok. Ta niewiasta, która chorowała na krwotok. Ona sa dotkla Pana. Ona dotknęła Pana. A Pan Jezus mówi, niekto sa ma dotknął. Pan Jezus mówi, ktoś się mnie dotknął. Panie, tu sa ťa tlačí a zástup. Panie, zastęp cały się tu pcha na ciebie. A ty mówisz, kto się cię dotknął. A ty mówisz, ktoś się ale mnie dotknął. Ale Pan wiedział, że się go niekto wierą dotknął. Ale Pan Jezus wiedział, że ktoś przez wiarę się go dotknął. A ona naszła to, co hľadala. I ona znalazła to, czego szukała. A ty potrzebujesz się dostać aż k Panowi. Również ty potrzebujesz się dostać aż do Pana. Potrzebujesz to dotknutie. Potrzebujesz tego dotyku. Pan Jezus, kiedy się dotknął ślepego. Pan Jezus, kiedy dotknął ślepego. Otworzyły się jego oczy. Otworzyły się jego oczy. Dotknął się głuchego. Dotknął się głuchego. Uszy samo otworzyły. Uszy mu się otworzyły. Dotknął się niemego. Dotknął niemego. Niemy język zaczął przemawiać. Niemy język zaczął mówić. Dotknął się
malomocného. Dotknął się trędowatego. Bol oczyszczony. Był oczyszczony. Ty potrzebujesz dotyk Boży. Potrzebujesz tego Bożego ale dotyku. Dotyk Boży. Ale ten dotyk Boży. Możesz przeżyć len bezpośredniej bliskości z Nim. Możesz go przeżyć tylko w bezpośredniej bliskości z Nim. Ja mogę widzieć mojego brata. Ja mogę widzieć mojego brata. Ale jeszcze stale jest między nami zdaleność, którą potrzebuję przekonać. Ale ciągle między nami jest odległość, którą muszę kiedy pokonać. Kiedy ja przyjdę aż k niemu. Kiedy dojdę aż do niego. Aż wtedy sam mogę dotknąć. Dopiero wtedy mogę go dotknąć. Ja muszę przekonać niejaką drogę. Muszę jakąś drogę pokonać. Każdy zázrak jest spojony z určitą drogą. Każdy cud jest połączony z jakąś drogą. Żaden dziw się nie uczynił za czas Pana Jezusa bez to, żeby nie była niejaka droga przekonana. Żaden cud się nie wykonał, dopóki jakaś droga nie została pokonana. Wspomnijcie się na 10 małomocnych. Przypomnijcie sobie 10 trędowatych. Co im mówi Pan Jezus? Co Pan Jezus mówi do nich? Idźcie. Idźcie. A ukażcie się kniazom. I pokażcie się kapłanom. A jak to tak iśli? I jak to tak szli? Naszli to, co hľadali. Znaleźli to, czego szukali. Uzdrowienie. Uzdrowienie. Od narodzenia ślepi. Człowiek ślepy od urodzenia. Pomazał mu oczy błotem. Pan Jezus pomazał jego oczy błotem. A mówi, idź, idź rybniku Siloam. I powiedział, idź do sadzawki Siloe. A umyj się tam. I tam się umyj. On potrzebował robić niejaką drogę. Musiał pokonać jakąś drogę. Aby sa mohol stať zázrak. Aby cud mohol sa vydažiť. A prečo ty tak čakáš zázrak, že len sedíš a nič nerobíš? A dlačo tak očakuješ na cud, že sedíš a nič nerobíš? A ty musíš sa pohnúť. Musíš sa rušiť. Duchovne pohnúť. Duchovo sa rušiť. Navštívil som, keď som bol ešte kazateľom, predošlej cirkvi. Jak byłem jeszcze kaznodzieją w moim poprzednim kościele, tak jedna sestra w tej dziedzinie ma pozwala, aby som prišiel na návštevu. To jedna siostra w tej wiosce zaprosiła mnie na odwiedziny. A prawie som chodził tam w tej ich dziedzinie. I właśnie przechodziłem przez tą ich wioskę. Tak som si povedal, dobre, tak teraz jest ten czas, idę czy jest doma. Powiedziałem tak, to jest dobry czas, idę zobaczyć, czy jest w domu. Ale ona mała mężela, bardzo wielkiego, wielki przeciwnik Boży. Ale ona miała męża, który był wielkim takim wrogiem Kościoła, wrogiem Boga. Roztrwał jej Biblię. Porozrywał jej Biblię. Branił jej chodzić do zboru. Zabraniał jej chodzić do Nieraz Kościoła. Nieraz ją zbił. Pobił ją wielokrotnie. A ten jej ojciec, a jej ojciec, teda svokor tohoto jej manžela, a więc teść tego małżonka, keď som prišiel do zhromaždenia ešte nejaký čas predtým, kiedy przyszedł do zboru jeszcze jakiś czas wcześniej, tak mi hovorí, powiedział mi tak, Aleksandr, bracia Aleksandrze, viete si predstaviť takého 85-ročného deda, możecie sobie wyobrazić takiego 85-letniego dziadka. Który przyszedł na mnie duch Hospodinov. I powiedział, stąpił na mnie duch Pana. A ja som tak zbil toho mojego zacia, że był cały czarny. I tak pobiłem tego mojego zięcia, że był aż cały czarny. A mówię, co si to urobił, brat mój? Ja mówię, coś ty zrobił, bracie. Ty si mu mal ewangelizować, ty si ho mal objąć, ty si ho... Miałeś go ewangelizować, miałeś go objąć, jako kochasz. Przytulić go, powiedzieć mu, jak go miłujesz. U toho czerta diabła. Tego czarta diabła. Tak som ho zbil. Tak go pobiłem. Potom som sa dozvedel, že tak bol opilý ten muž tej sestry, že on ani nevedel, že ho niekto bije. No, potem się dowiedziałem, że mąż tej siostry był tak pijany, że on nawet nie wiedział, że ktoś go uderzył. Ale na niego przyszedł duch Hospodin. Ale na niego stąpił duch Pana. A tak ho zbił. I tak go zbił. A mówię, brat mój, to się tak to nie ewangelizuje. Bracie, tak się nie ewangelizuje. To trzeba inaczej. Trzeba inaczej. No a tak som prišiel v tej dedine, prišiel som na návštevu. Przyjechałem do tej wioski, poszedłem na odwiedziny. Zachlopal som. Zapukałem.
Wszedł som dnu. Wszedłem do środka. A sestra była sama doma. Ta siostra była sama w domu. A mówię, gdzie masz manżela? Pytam się, gdzie masz męża? Czy on przyjdzie za jakiś czas, no, on przyjdzie domu. Za chwilę przyjdzie do domu. Kludnie si sadni. Spokojnie sobie usiądź. Tak ma postala, posadziła za kuchyński stół. Posadziła mnie przy stole w kuchni. A dala mi jakiś czaj. Dała mi jakąś herbatę. A takśmy się rozprawali. Tak rozmawialiśmy. Za chwilę przyszedł. Za chwilę przyszedł. Pozdrawił się. Pozdrowił mnie. Podał mi ruku jako sprawny chłop. Podał mi rękę jak taki normalny chłop. A powiedział: "Witajcie". Powiedział: "Witajcie". I szedł do spalni. Poszedł do sypialni. Buchol tak drzwiami. Tak czasną drzwiami. Że skoro drzwi wypadły aj zo zarówno. Prawie, że drzwi razem z futrynami wypadły ze ściany. A ja som wiedział, że kolku bije. Ja wiedziałem, co się dzieje. Tak mówię, sestra moja, widzim, że nie jest wodna moja návštěva. I ja powiedziałem: "Siostro, widzę, że to, te odwiedziny nie mają sensu. A jak dovolíš, ja sa pomodlím ešte a pôjdem ďalej." Jeżeli pozwolisz, ja się pomodlę i pojadę dalej. A tak som sa modlil a ďakoval som Pánu Bohu za tú domácnosť. Modliłem się i dziękowałem Bogu za to domostwo. Ďakoval som aj za tú sestru. Dziękowałem za tą siostrę. Ďakoval som aj za jej manžela. Dziękowałem za jej męża. A prosil som Pána. I prosiłem Pana. Panie Ježišu, prosím ťa, dotkni sa tohoto človeka. I modliłem się: "Panie, proszę cię, dotknij tego człowieka." Ale ja som si nevšimol, že jak buchol tými dverami, tak zámka nevydržala a dvere sa odchýlili. Nie zauważyłem, že jak on czasnął tými drzwiami, to zamek nie wytrzymał i te drzwi były uchylone. A on za dverami počúval. A on słuchał za drzwiami. A keď som sa modlil za to, aby sa ho dotkol Pán. I kiedy modliłem się, żeby Pan go dotknął. Skutočne sa ho dotknął. Pan rzeczywiście go dotknął. On mal na chrbtici také mokovanie chrbtice. Neustále mu odtiaľ vytekal ten mok. On miał jakąś ranę na kręgosłupie i ciągle tam ropa płynęła z tej rany. A jednoducho lekári to nevedeli nijako zastaviť, nevedeli to uzdraviť. I lekarze v žiaden spôsob nie potrafili tego zatrzymać, wyleczyć go. A keď som sa modlil: "Panie Ježišu, dotkni sa tohoto človeka." I kiedy modliłem się: "Panie, dotknij tego człowieka." Tak v tej chvíli sa ho niekto dotknął. W tej chwili ktoś go dotknął. A on sa obzrel. On się rozejrzał. A nikogo nie widział. I nikogo nie zobaczył. Hovorí: "Čo toto má byť?" I powiedział: "Co to jest?" Nerozumiem to. Nie rozumiem tego. Potom na večera sa... Potem zjadł kolację. A išiel spať. Poszedł spać. A ráno, keď vstal... Ráno, kiedy się obudził. On vždycky, keď sa zobudil, tak si siahol na tú ranu. I on zawsze ráno, kiedy się obudził, sięgał do tej rany. A skúšal, že nakoľko mu to tam tieklo. I sprawdzał, jak bardzo mu to tam cieknie z tej rany. A naraz zistil, že to má uzdravené. I nagle stwierdził, že to jest uzdrowione. Pozeral v zrkadle. Patrzy w lustrze. A videl, že rana je zacelená. Videl, že rana jest zarośnięta. A ráno vychádza zo spálni. Vychodzi z sypialni ráno. Lebo manželka mu už vždycky predtým pripravila kávu. Bo žona wcześniej mu už zawsze kávę ráno zrobiła. A s odvihnutými rukami. Vyšedl s podniesionými rękami. A hovorí: "Žena, sláva Bohu, i sláva mówi, Bohu." Žono, chvála Bohu, chvála Bohu. A ona sa pozerá na neho. Patrzy się na niego. Janko. Janko. Ty si sa zbláznil. Zwariowałeś? Ja zavolám sanitku. Zadzwonię po karetkę. Hovorí: "Prečo, sláva Bohu?" Ale po co po karetkę, chvála Bohu? No tak mi vysvetli, čo sa stalo. To povedz, co się stało. No wtedy, kiedy sa ten tvoj kazateľ modlil. No wtedy, kiedy ten tvoj kaznodzieja się modlil. A modlil sa aj za mňa. Modlil się też o mnie. A ona hovorí: "On sa nemodlil za teba." A ona mówi: "On się nie modlil." Ale modlil sa, ja som počúval pri dverách. On mówi: "Modlil się o mnie, słuchałem tego." A wtedy, kiedy sa modlil, aby sa Boh dotkol mňa. I kiedy się modlil, żeby Bóg mnie dotknął. Ja som skutočne pocítil, že sa ma niekto dotknął. Rzeczywiście poczułem, że ktoś się mnie dotknął. A ja teraz badam, że som uzdravený. I teraz stwierdzam, że jestem uzdrowiony. Ten tvoj Boh je aj môj
Bohom. Ten twój Bóg już jest też moim Bogiem. A plakał, wyznawał swoje grzechy. Płakał i wyznawał swoje grzechy. A widzicie, swokor mu tak ewangelizował, że on na czarno dobił. A też go tak ewangelizował, że pobił go na czarno. A on nie to potrzebował, on potrzebował dotyk Boży. Ale on nie tego potrzebował, on potrzebował ale Bożego dotknięcia. Ale ty potrzebujesz dotyk Boży. I ty potrzebujesz Bożego dotknięcia. Ty do bliskości Pana. Musisz podejść do bliskości Pana. A w tej Bożej przytomności. I w tej Bożej obecności. Ty zażyjesz Boży dotyk. Przeżyjesz, dożyjesz Bożego dotknięcia. A przeżyjesz Boży zázrak. Przeżyjesz Boże cuda. O, tylko tych zázraków jsem zażył. Tyle przeżyłem tych cudów. Lebo przeżywam Bożą przytomność. Dlatego, że żyję w Bożej obecności. A wszędzie, gdzie chodzę. Gdziekolwiek idę. Wszędzie w nim mam, jako za Bóg dotyka ludzi. Wszędzie czuję, jak Bóg dotyka ludzi. Ako ich uzdrawia. Jak ich uzdrawia. A ty potrzebujesz ten dotyk. I ty tego dotyku potrzebujesz. A ty potrzebujesz tą łaskę Pana. Ty tej miłości Pana potrzebujesz. A tego człowieka nie było trzeba uczyć, jak trzeba chwalić Boga. Tego człowieka nie trzeba było uczyć, jak należy chwalić Pana. Ona mu chciała zawołać karetkę. Ona karetkę mu chciała zawołać. Sanitku, ale on nie potrzebował sanitku. On nie potrzebował karetki. On potrzebował jeszcze niekogo, kto spolu z nim będzie chwalił. On jeszcze potrzebował kogoś, kto razem z nim będzie chwalił Pana. Nie bójcie się. Nie bójcie się. Nie bójcie się Bogów Amorejców. Nie bójcie się Bogów Amorejczyków. Nie bójcie się tych Bogów, których się boją inni ludzie. Nie bójcie się tych Bogów, którzy inni ludzie boją. Ja jestem Pan, wasz Bóg. A ja was miluję. I kocham was. O, jakie je to nádherné. Jakie to jest niezwykłe. Kiedy sa nas dotyka nasz Pan. Kiedy dotyka nas nasz Pan. Pozorował som w tych dniach swoją niewestę. Obserwowałem w ostatnich dniach moją synową. Mamy 10. wnuczka. Mamy 10. wnuczka. A widział som, ako on spokojnie spí, ten mój wnuczek w jej naruči. I widziałem, jak ten wnuczek spokojnie śpi w jej objęciach. A ona sa ho dotýka. Ona go dotýka. Hladká ho. Głaszcze go. Po políčkach. Po čielku. Po čole. A on spokojne spí. A on tak spokojne śpí. Viete, ten pokoj. Viete, pokój. Keď ťa láska tvoj Pán. Kiedy głaszcze cię twój Pan. Keď hladká tvoje, tvoju tvár. Kiedy głaszcze cię po twarzy. Hladká tvoju duszu. Kiedy głaszcze twoją duszę. O, to je to, čo ty potrebuješ. To jest to, czego ty potrzebujesz. Ty potrzebujesz spoczynąć Panowi. Potrzebujesz odpocząć w Panu. A jeden Boży mąż, również ten mąż Boży, mówił, nie wie si odpocząć człowiek. I powiedział, człowiek nie jest w stanie odpocząć. Len wtedy, kiedy spoczynie w naruci Panu. Dopiero wtedy może, kiedy odpocznie w objęciach Pana. Wtedy, kiedy ma pokój w duszy. Wtedy, kiedy ma pokój w duszy. Ten człowiek, który się boi, nie ma pokoju. Człowiek, który się boi, nie ma pokoju. Ten, który ma strach, nie ma pokoju. Ten, który się boi, nie ma pokoju. A prawie ten okultyzm. I właśnie okultyzm. Kontakt z cudzymi bogami. Kontakt z obcymi bogami. A ty cudzy bogowie nie są bogowie. A ci cudzy, obcy bogowie to nie są bogowie. To są demon, to jest demonicki świat. To jest świat demoniczny. A ty ludzie, którzy się dotykają tego demonickiego świata. I ci ludzie, którzy dotykają świata demonicznego. Tak przychodzi na nich strach. Wtedy przychodzi na nich strach. A ten to strach spowoduje choroby. I ten strach powoduje choroby. Preto mówi aj Bożemu ludu. Dlatego mówi do ludu Bożego. Niektórą z chorób, którą som dopustil na Egipt, nie dopuścim na ciebie. I teba. Powiedział, żadna z tych chorób, która dotykała Egipt, was nie dotknie. Wiecie prečo? Wiecie dlaczego? Lebo Egipcianie mali spoločenstvo z demonami. Ich bogowie to byli demoni. Bo Egipcjanie mieli kontakt z demonami, ich bogowie to były demony. A ci ludzie, którzy mają kontakt z demonami, mają strach. I ci ludzie, którzy mają kontakt z demonami, wiecznie się boją. Preto mnohokrát, keď pastorujem ľudí, dlatego wielokrotnie, kiedy duszpasterstwo usługuje ludziom, a vidím, aký majú strach, i widzę, jak bardzo się boją, tak sa pýtam, že kde prekročili tú hranicu. Pytam się, gdzie tą granicę przekroczyłeś. Lebo tí démoni spôsobujú strach. Bo te demony powodują strach. Včera som vysvetloval. Wczoraj wyjaśniałem. Ako prichádzajú choroby do života človeka. V jaký spôsob choroby prichádzajú do života človeka. A ja vám to tak zhruba zopakujem. Tak pokrótce vám to powtórzę. Viete, človek má tu mozog.
Tu niektórzy ludzie mają mózg. Nie, nie, to wszyscy by mają. Wszyscy, wszyscy. Wszyscy ludzie tu mają mózg. A jak się widzieli anatomię człowieka... Jeżeli widzieliście anatomię człowieka... Tak się widzieli, że na ten mózg tu jest napojena nerwowa sustawa. Do mózgu jest przyłączony system nerwowy. A wtedy, kiedy wy macie radosną informację w mózgu... Wtedy, kiedy do mózgu dociera radosna informacja... Tak ten mózg właśnie odozdawa tu informację do całego nerwowego systemu. Mózg przekazuje tą informację do całego systemu nerwowego. A nerwowy system się upokojuje. I ten system nerwowy jest wtedy uspokojony. Człowiek nie jest stworzony pre niepokój, ale pre pokój. Człowiek nie jest stworzony dla niepokoju, ale jest stworzony dla pokoju. Kiedy on widział tego swojego wnuczka, jako spokojnie leży w naruci swojej matki. Kiedy widziałem tego wnuczka, jak spokojnie śpi w objęciach swojej matki. A niekiedy tam aj robi niejaką rzecz, a tak tu jej mu leży bruszkom, głowa mu tu... I ona czasami nawet coś robi, ale on tak leży, ona po brzuszku go głaszcze. Spokojny. On nie boi, że ta matka go niejako puści dole. To dziecko jest spokojne, ono się nie obawia, że ta matka nagle bez przyczyny puści go na podłogę. Nie, jednoducho to dziecko jest spokojne. Nie, po prostu to dziecko jest spokojne. A kiedy on widział ten pokój, a to tu spokojność na twaryczki to nudzika. Kiedy widziałem ten spokój i pokój na twarzy tego dziecka. Tak wtedy są sobie uświadomił, że człowiek jest nie pre stres, nie pre niepokój, nie pre strach stworzony, ale pre pokój, radość, a pre lasku. Że zrozumiałem wtedy, że człowiek nie jest stworzony dla strachu, dla stresu, dla obaw, ale jest stworzony dla pokoju, miłości i odpocznienia. No, ale co przychodzi w życiu człowieka? Ale co przychodzi w życiu człowieka? Tym, że człowiek odboczył od Boga. Właśnie z tego powodu, że człowiek zboczył z Bożej drogi. Tak go stretawają nieustale stresy, obawy a strach. Tam spotykają go ciągle stresy, obawy i strach. A to się dzieje w myśli człowieka. I to wszystko dzieje się w myśli człowieka. Kiedy człowiek śpi, nie ma problemu. Nie ma problemu. Wiecie, kiedy zaczynają problemy? Wiecie, kiedy problem się zaczyna? Kiedy się człowiek zobudzi. Kiedy człowiek się obudzi. Kiedy sam mu zapnie komputer. Kiedy ten komputer się włączy. Wtedy właśnie zaczyna się uświadamiać swoją egzystencję. On zaczyna sobie uświadamiać całą swoją egzystencję. A wtedy właśnie nastąpi znowu ten stresowy stan u tego człowieka. Wtedy ten stan stresu u tego człowieka na nowo przychodzi. A kiedy człowiek ma nieustale strach... I człowiek, kiedy ciągle się boi... Tak ten mózg odoznawa nieustale impulsy strachu, pocitu stiesnieności. I ten mózg przekazuje przez system nerwowy tą informację o ciągłym strachu, takim zawarciu, ciśnienie... A to ciało trpi. I cały czas to ciało cierpi. Nie tylko psychika trpi, ale i ciało trpi. Nie tylko psychika cierpi, ale całe ciało cierpi. Lebo to zowretie to nie jest niczemu dobre. Bo to napięcie, ono nie jest dobre do niczego. A jeszcze kiedy człowiek urobi krok do okultnego świata... A szczególnie wtedy, kiedy człowiek zrobi krok w świat okultystyczny... To tak funguje. Tak to działa. Przedstawcie sobie... Tu gitaru, co tu grał Sergej na tej gitarze. Wyobraźcie sobie tą gitarę, na której Sergej grał przedtem. Existują aj takie zosilowacze, że kiedy tam zastarczy to do zosilowacza. Jest coś takiego, że można to podłączyć do wzmacniacza. A ako nagle to strci do zosilowacza... I nagle, kiedy on to podłączy do wzmacniacza... Tak już ma mnogonásobnie wyższy głos. Ta gitara ma wielokrotnie silniejszy głos, dźwięk. Presnie tak to funkcjonuje okultyzm. Dokładnie tak funkcjonuje okultyzm. Człowiek, który się dostanie do kontaktu z okultyzmem... Człowiek, który wejdzie w kontakt z okultyzmem... Wszystkie wniemy do jego żywota się zosilnia. Wszystkie te odczucia, które odbiera w swoim życiu, one się zwielokrotnią. To znaczy, że dostawa się do stawu
na ktorý celý jeho nerwowy system nie je stworzony. A więc dostaje się do takiego stanu, do jakiego cały jego organizm, system nerwowy nie jest stworzony i przygotowany. Tak silno wnima swoje okolie. On tak bardzo mocno odbiera swoje otoczenie. Niech doszuchnie papierom. Ktoś tylko poruszy kartkę papieru. A on to tak czuje, jako keby proste niekto buchol na z tym papierem. A on to tak słyszy, jakby ktoś uderzył tym papierem. Albo jakieś małe klepnutie, on to czuje, jako keby strop zaczął padać. Jakieś niewielkie stuknięcie, to ten człowiek to słyszy, jakby strop leciał tak na głowę. Tak ma zosilnione w niemi. Ten odbiór jest zwielokrotniony. A teraz si przedstawcie, że taki to człowiek dostanie pod tento tlak svoj celý nervový systém. I teraz sobie wyobraźcie, že pod tą presję, ciśnienie, człowiek dostaje cały svoj system nervowy. A neustále tým strachom sa ešte stupňuje. I ten strach ciągle jest potęgowany. Takže to telo nemôže zniesť. To ciało nie jest w stanie tego wytrzymać. A wiemy, że te nerwowe zakończenia... I my wiemy, że to te zakończenia nerwowe... To nie len wychádzajú te nervy na povrch pokožky. Nie, to nie jest tak, że one wychodzą tutaj nam ponad skórę. Ale oni aj dovnútra sú te nervy zakończone. Ale te nervy też są zakończone do całego naszego wnętrza. Aj do pohlavných ústrojov. I do všetkých našich orgánov. A takisto ženy do tých ženských svojich ústrojov. Rovnež neviasty do svojich ženských orgánov. Cítime si žalúdok. Keď niečo nedobre zjeme, tak cítime to aj v žalúdku. Jeżeli zjeme coś niewłaściwego, čujeme konsekvencie v svojom žalúdku. V nerkách, alebo kdekoľvek. V nerkách, či v ľúca. Kdekoľvek, v púca. Priedušky. Všade sú nervové zakončenia. Przełyku, wszędzie są te końcówki nerwowe. A teraz, kiedy człowiek żyje pod tym to wielkim tlakom... I kiedy człowiek pod tą wielką presją żyje... A nieustale żyje w tomto strachu... I ciągle żyje w strachu... Tak za konce, nerwowe konce to te zapalują. Zakończenia zapalować. Nerwowe, one się zapalają. A obyczajnie te części, które najwiaz boli atakowane alebo využité, alebo napádané, to... buď prechladne niekomu, nerky prechladnú, to... alebo maternica prechladne žene, alebo proste čokoľvek, to, čo najviac je atakované, tak tam tie nervové zakončenia prvé sa zapalujú. I v praktice to vygląda v ten spôsob, že te orgány, ktoré najbardziej są narażone z różnych powodów, na przykład nerki, bo zostały przechłodzone, czy przeziębione, czy żeńskie organy, to tam ta choroba przychodzi w pierwszej kolejności. A te nerwy są najwiac, te zakończenia są najsłabsze, zapalują. Te zakończenia nerwowe, one są najsłabsze i tam najpierw przychodzi zapalenie. A tam, gdzie zapaluje to nerwowe zakończenie... I tam, gdzie te końcówki nerwowe się zapalą? Ten nerw spowoduje wysuszowanie swojego okolia. Tam następuje wysuszanie w okolicy tych końcówek nerwowych. Na przykład, kiedy niekto ma problem z pokożką, nerwowe zakończenia, kiedy się zapalują, tak zacznie o to swrbeć. Jeżeli ktoś ma jakiś problem pod skórą, to te końcówki nerwowe, następuje zapalenie i ciągle musi się drapać. A jednoducho aż do krwi sa doszkrabe, lebo to wysuszuje, ten nerw wysuszuje to zakończenie. I ten człowiek ciągle się drapie, bo te nerwy powodują właśnie to wysuszenie. Ale wewnątrz się nie wie drapać. Ale we wnętrzu człowiek nie potrafi ale się nie podrapać. Nieustale czuje niejaką bolest, albo nieco go tam ominia, trapi. Człowiek nie potrafi się tam podrapać, ale ciągle czuje tam jakiś dyskomfort w środku. A z tego to przychodzą rakowiny. I z tego przychodzi rak. Teda ľudia, ktorí majú
kontakt z okultnym światem. A więc ludzie, którzy mają kontakt ze światem okultystycznym, a którzy mają zosilnione te wniemy i którzy mają te odczuwanie zwielokrotnione. Nerwowy system nie władze to wielkie zaciążenie. System nerwowy nie jest w stanie wstrzymać tego obciążenia. A dostawają ataki rakowiny. Są atakowani przez rak. Jakie dobre jest, że przyszedł Pan Jezus. Jak dobrze jest, że Pan Jezus przyszedł. Aby skazil dzieła diabła. Żeby zburzyć, zniszczyć dzieła diabelskie. A wiecie, jak kazi dzieła diabłowe? Wiecie, jak on burzy te diabelskie dzieła? Jako pokazał burku? Jak uspokoił burzę? Powiedział, ucichnij. Powiedział, ucisz się. Wietor, przestań pukać. Przestań. A ucisz się. Ucisz się. Tom upokojeni, w uspokojeniu, a uciszeni i w uciszeniu. Mówi prorok teda w księdze Nehemiaszowej. Jest napisane w księdze proroka Nehemiasza, że upokojeni a uciszeni będzie wasza siła. W uciszeniu i uspokojeniu się będzie wasza siła. Pan Jezus mówi, pójdźcie ku mnie wszyscy. Pan Jezus powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy. Pracujecie, jesteście obciążeni. Którzy jesteście obciążeni. A ja wam dam odpoczynutie. Ja wam dam odpoczynienie. Widzicie, gdzie przychodzi właśnie to skazenie diabłowego dzieła? Wiecie, gdzie przychodzi to zniszczenie dzieła diabelskiego? Ty, kiedy przyjdziesz ku Golgotę. Kiedy przyjdziesz na Golgotę. Przyjdziesz k Panu Jezusowi. Przyjdziesz do Pana Jezusa. Przyjdziesz temu trpiącemu Chrystowi, barankowi. Podejdziesz do tego cierpiącego baranka. Wyznasz mu swoje grzechy. Wyznasz mu swoje grzechy. Przyjmiesz jego odpustenie. Przyjmiesz jego przebaczenie. Przyjdzie jego pokój. Przyjdzie jego pokój. A tam przychodzi jego uzdrowienie. I tam przychodzi jego uzdrowienie. W jego ranach. W jego ranach. Je jego uzdrowienie. Jest jego uzdrowienie dla pre twoją duszu, dla twojej duszy, pre twojego ducha, dla twojego ducha i pre twoje ciało. I dla twojego ciała. Bez Golgoty nie jest rozwiązanie. Nie ma rozwiązania bez Golgoty. Bez odpuszczenia grzechów nie jest pokoju. Bez przebaczenia grzechów nie ma pokoju. Lebo Pan Jezus przyszedł, aby cię zmierzył z niebieskim Ojcem. Bo Pan Jezus przyszedł, żeby cię pojednać z niebiańskim Ojcem. A kiedy niekto powie, zomrzesz? Jeżeli ktoś ci powie, umrzesz? Tak co nie zlatniesz. Nie wystraszysz się tego. Lebo si zmierany z Bogiem. Bo jesteś pojednany z Bogiem. A właśnie przychodzi pokój. Nie, właśnie przychodzi pokój. Preto ja ludzi wedę najpierw ku krzyżu. Dlatego ja najpierw ludzi prowadzę do krzyża. Preto wedę ku odpuszczeniu grzechów. Dlatego najpierw prowadzę do przebaczenia grzechów. Preto przychodzam, wedę ludzi k tomu, aby byli wykupieni. Dlatego spod prawa mocy satana. Ludzi, żeby zostali wykupieni spod praw szatana, aby przyszedł pokój. Żeby przyszedł pokój. A wiecie, co nastanie wtedy, kiedy przyjdzie pokój? Wiecie, co się dzieje wtedy, kiedy pokój przychodzi? Pierwsze to rejestruje mózg. Najpierw rejestruje to mózg. Uświadamujemy sobie to? Uświadamiam sobie to. Odpuszczone grzechy. Że moje grzechy zostały przebaczone. Że już nie muszę niczego bać. Że już nie muszę się niczego bać. Że mam wypłacone swoje dłużoby. Mój dług został spłacony. A informacje mi odozdawa do całego nerwowego systemu. I ten mózg przekazuje tą pozytywną informację do całego systemu nerwowego. A zaczyna przychodzić uzdrowienie. I przychodzi uzdrowienie. Aleluja. Bez pokoju, bez zmierzenia z Bogiem, bez pojednania z Bogiem, bez krwi baranka, bez krwi baranka, bez Golgoty, bez Golgoty nie jest to chrystowskie uzdrowienie. To nie jest uzdrowienie chrystusowe. To są wszelakie szarlatanskie uzdrowienia. To są różnego rodzaju uzdrowienia szarlatanów. A niekiedy aj w chrześcijańskich kruchach. Również w kręgach chrześcijańskich. Jedynie Golgota. Tylko Golgota. Jedynie krzyż Pana Jezusa. Tylko krzyż Pana Jezusa. Trpiący baranek Jezus Chrystus. Cierpiący baranek Pan Jezus. I może dać uzdrowienie. Może ci dać uzdrowienie. A preto są ci powiedział. I dlatego ci powiedziałem. Nie będziesz sabat innym Nie Bogom. Będziesz się bał nie tych Bogów. Nie będziesz służyć innym Bogom. Nie będziesz służył innym Bogom. Lebo to nie są bogowie. Bo to nie są bogowie. To są demony. To są demony. To są porażone mocności. To są pokonane ciemności. Ale wtedy, kiedy aj skrze
Twoją wiarą będą pokonane. Ale wtedy, kiedy już też przez Twoją wiarę zostaną pokonane. Wtedy im trzeba to wyhlásić. Trzeba im to ogłosić. Że Satane, Ty już tu nie masz swojej mocy, nie masz swojego prawa. Szatanie, już nade mną tutaj nie masz swojej mocy ani żadnego prawa. A to jest napisane Efezjanom 3:10. I to jest w Efezjan 3:10 napisane. Jakie to nádherné. Jakie to jest cudowne. Kiedy możemy mieć pokój. Kiedy możemy mieć pokój. Jakie to nádherné. Jakie to jest cudowne. Czy wam powiedzą dobrą sprawę. Czy dostaniesz dobrą wiadomość. Czy wam powiedzą złą sprawę. Czy wam powiedzą złą wiadomość. Dla was jest to zawsze dobra. Dla was zawsze to jest dobra wiadomość. Lebo dôverujete Bohu. Bo ufacie Bogu. Lebo On sa stará o nás. Bo On cię o nas troszczy. Ja som ti povedal. Powiedziałem ci. Że nie będziesz się bał. Nie będziesz się bał. Prečo sa boisz? Dlaczego się boisz? Sestra moja, brat mój. Siostro, bracie. Je víťaz Golgaty. Jest zwycięzca z Golgoty. Je Pan Ježiš Kristus. Jest Pan Jezus Chrystus. Który tam zomrel za to. Który tam umarł. Po to, aby zničil diela diablové aj v tvojom živote. Żeby zniszczyć diabelskie dzieła również w twoim życiu. Poď k nemu. Chodź do niego. A on ti dá víťazstvo. A on ci da zwycięstwo. Budeme sa teraz modliť. Będziemy się teraz modlić. Ďakujem ti, Panie Ježišu. Dziękuję ci, Panie Jezu. Za tento večer. Za ten wieczór. Ďakujem za dotyk tvoj. Dziękujemy za twoje twój dotyk. Ďakujeme, že sme mohli pochopiť. Dziękuję, że mogliśmy zrozumieć. Ako diabol prináša tie choroby do života človeka. W jaki sposób diabeł przynosi choroby do życia człowieka. To nie jest tak, jak si to ludzie predstavujú. To nie jest tak, jak ludzie sobie wyobrażają. Że ty, Boże, z hora zoberesz za hrst problemów, chorób. Że ty, Boże, gdzieś tam z góry weźmiesz garść problemów. A chodzisz to między ludzi. Rzucisz to między ludzi. A komu co sa dostanie. I co komu dostanie. Taką chorobę ma. Taką będzie miał chorobę. Choroby przychodzą tym, że si ich sami spowodujemy. Choroby przychodzą w taki sposób, że sami je powodujemy. A to prawie preto. A to właśnie dlatego. Że jesteśmy odłączeni od Ciebie. Że jesteśmy od Ciebie odłączeni. Że nie mamy pełne spolahnutie na Ciebie. Że nie mamy całkowitego zaufania w stosunku do Ciebie. O, odpuść nam, Panie. Wybacz nam, Panie. Że Ty si nam powiedział, nie bój się, ale wier. Ty powiedziałeś, nie bój się, tylko wierz. A my si nie wiemy przedstawić nasz żywot bez strachu. A my naszego życia bez strachu nie możemy sobie wyobrazić. A dalej się boimy. I ciągle się boimy. Odpuść nam, Panie. Wybacz nam, Panie. Odpuść nam, że nie jesteśmy posłuszni Twojemu Słowu. Wybacz, że nie jesteśmy posłuszni Twojemu Słowu. Odpuść nam, że jesteśmy nie dorasli tej dwowery. Wybacz, że nie urośliśmy w tym zaufaniu. Choć już 20 albo 30 roków chodzimy do cyrkwi. Chociaż 20 albo 30 lat chodzimy do kościoła. A preca sme sa nedostali tam. A jednak nie doszliśmy do tego miejsca. Že sa nebojíme. Żebyśmy się nie bali. A ty si nám preca povedal. A przecież ty powiedziałeś. Nie bój sa, len ver. Nie bój się, tylko wierz. Odpusť nám, Panie. Wybacz nám, Panie. Že sme nezobrali vážne Tvoje slovo. Že nie potraktovaliśmy poważnie Twojego słowa. A teraz, Panie Ježišu, Ti vyznávame. Vyznajeme Ti teraz, porozumeli sme Tvojmu slovu. Zrozumieliśmy Twoje słowo. A chceme Ti vyznať. I chceme Ti vyznať. Že chceme byť poslušní Tvojmu slovu. Chceme byť poslušní Tvojmu slovu. O, Panie, prichádzame pod Tvoj kríž. Panie Jezu, przychodzimy pod Twój krzyż. A odozdávame Ti svoje hriechy. Oddajeme Ti naše grzechy. Naše nevyriešené problémy. Naše nerozwiązane problemy. Naše neodpustené veci. Naše nieprzebaczone rzeczy. Wszystko Ti odozdávame. Wszystko Ti oddajemy. Príď, Boží Synu. Přijď, Boží Synu. Dotkni sa našich srdc. Dotkni našich srdc. Uzdrav nás. Uzdrav nás. Poteš nás. Poteš nás. A naplň Tvojim pokojem. I napełni Tvojim pokojem. A pokoj Boží. A pokój Boží. Ktorý prevyšuje každý rozum. Ktorý prevyšuje všelký rozum. Nech chráni naše srdcia. Našich srdc. I našich myslí. Našich myšlí. Kristu Ježišovi. V Jezuse Kristuse. Našom Pánu. Našem Pánu. Amen. Amen.